Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia LK Jarocin 101,8 FM. Witam Państwa, witam również naszego gościa, burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Na ostatniej sesji radni Jarocina przyjęli przedstawiony przez Pana projekt budżetu. Większość zdecydowanie za, jeden głos wstrzymujący, nikt przeciwny, czyli można powiedzieć pełna aprobata. No ja myślę, że to świetny budżet i świetny prezent przy okazji dla mieszkańców na święta i na Nowy Rok. Bo budżet jest z rekordową ilością środków na inwestycje. 54 miliony. To jest 54 tylko z budżetu gminy. A cała grupa kapitałowa, czyli gmina i gminne spółki, zainwestuje w przyszłym roku ponad 200 milionów złotych. To jest potężna kwota, która przekracza wielkość budżetu, bo budżet Jarocina na przyszły rok to 200 milionów. Więc to rzeczywiście historyczny budżet i niebywała ilość inwestycji, które będą na terenie całej naszej gminy. Przypomnijmy te najważniejsze, na których będzie skupiała się właśnie planowanie w przyszłym roku. Przede wszystkim będą to inwestycje, które są kompatybilne z budowaną obwodnicą Jarocina, czyli inwestycje drogowe, dróg komunikacyjnych. Będzie powstawało, już powstaje i będzie dalej powstawało szereg dróg komunikacyjnych, które zmieni całkowicie układ komunikacji drogowej w mieście. Tak, aby po wybudowaniu obwodnicy nie było korków praktycznie w całym mieście. I ta synergia współdziałania państwa i obecnego rządu PiS-u, który buduje obwodnicę Jarocina i samorządu gminnego i powiatowego, myślę, że świetnie zaowocuje za rok czy za dwa, gdzie mieszkańcy już nie będą mieli takiego kłopotu jak do tej pory, że Jarocin się korkuje. Inwestycje drogowe, ale nie tylko. Nie tylko inwestycje drogowe, bo też wszelkie inne, które były zaplanowane i w place zabaw, i w oświetlenie, ścieżki rowerowe kolejne będą budowane. Także to, co zostało zaplanowane, trudno wymieniać, bo jest to kilkadziesiąt pozycji, więc każdy musi szczegółowo sobie spojrzeć, co jego ewentualnie dotyczy. Natomiast no, co jest ważne przy tym budżecie? Jest ważne też to, że nie jest to kosztem dodatkowych obciążeń dla mieszkańców. Nie rosną podatki lokalne, podatki od nieruchomości, podatki od działalności gospodarczej. Nie rośnie cena wody i kanalizacji. To jest istotne dla każdego, bo każdy z tego korzysta. I co najważniejsze dla budżetu z kolei, to nie rośnie poziom zadłużenia, który jest planowany przy tak dużych inwestycjach, a planowane zadłużenie jest niższe procentowo niż w tym roku, bo na poziomie 49%. Więc bezpieczny budżet, bez dodatkowych obciążeń, podwyżek dla mieszkańców za podatki, za wodę, a niebywała ilość inwestycji. To dzięki trudnym decyzjom, które żeśmy podjęli w pierwszym roku, gdzie też no, ci, którzy są w opozycji, wykorzystując to, że te decyzje żeśmy podejmowali, zrobili też nam pierwsze referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Ale to procentuje, to właśnie to daje nam możliwości w tej chwili inwestowania i budowy nowoczesnego miasta. Czy jeszcze w tym miesiącu będą ogłaszane jakieś pierwsze przetargi? Tak, w tym roku jeszcze, w tym miesiącu 6 przetargów ogłaszamy i kolejne automatycznie też będą w przyszłym roku kolejno ogłaszane, tak aby wykorzystać jeszcze ten moment dobrych cen, kiedy firmy nie mają pełnego pakietu zamówień i przetargi będziemy ogłaszać do połowy czerwca przyszłego roku, a potem już tylko realizacja tych zadań. Na sesji budżetowej radni wystosowali też wspólny apel. Chodzi o plany ulokowania zakładu przetwarzania odpadów w Puławcach. I tutaj gmina Jarocin mówi stanowcze nie. Tak, od wielu lat w planach wojewódzkich gospodarki odpadami w regionie szóstym, który obejmuje 18 gmin,
Jarocin był jedyną instalacją przetwarzania odpadów. I nagle, bez konsultacji społecznych, poza jakąkolwiek procedurą, dlatego mówię, że chamsko i podstępnie, w przeddzień wysłania tego planu do zatwierdzenia do Ministerstwa Ochrony Środowiska, znajduje się wpis, że jest dodatkowa instalacja. Co to oznacza? Dodatkowa instalacja, która wartościowo i jakościowo to 1% tego, co jest w Jarocinie pod względem jakby jakości, natomiast pod względem ilości odpadów, które miałyby tam trafiać, to około pewnie 20%. Dlaczego w takim razie Jarocin jest taki przeciwny temu? Co to właśnie? Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie obowiązują zasady wolnego rynku. Mamy jedną instalację, którą wspólnie wybudowaliśmy z 17 gminami, zainwestowaliśmy pieniądze, pozyskaliśmy z Unii Europejskiej i jest fabryka, która przetwarza te odpady na najwyższym europejskim poziomie. Jest też określony strumień tych odpadów i określone koszty, które w tej chwili nam się dopinają. Jeżeli plan wojewódzki dopuszcza dodatkową instalację, która zabierze nam 20% odpadów, to 20% wpływów za te odpady będzie mniej. I mniejszy strumień odpadów spowoduje niewiele mniejsze koszty eksploatacji naszego zakładu, natomiast znacznie mniejsze wpływy do zakładu. A co to oznacza? Że zakład będzie musiał podnieść cenę opłaty za tonę wszystkim gminom, a gminy będą musiały podnieść podatek śmieciowy wszystkim mieszkańcom. I to jest nie tyle w interesie ZGO, bo ZGO to sobie doskonale da radę, bo po prostu podniesie o 20% cenę. Ale nie o to chodzi. Właścicielami zakładu są gminy, czyli mieszkańcy, i w tej chwili zakład dzięki temu, że spełnia ten cel, który ma spełniać, czyli zagospodarować odpady zgodnie z prawem i za jak najniższą cenę. W tej chwili mamy taką, jedną z najniższych cen w regionie i jest to możliwe do utrzymania, no ale przy tym strumieniu, który będzie wpływał z tych wszystkich 18 gmin. Jeżeli ktoś nam zabierze 20%, no to te parametry i zakład nie będzie wykorzystywał pełnej swojej mocy przerobowej. No, natomiast tamten zakład, no tam praktycznie nic nie ma. Te odpady są przetwarzane, można powiedzieć, na pół dziko. Powinny trafiać z tego zakładu te odpady, które nie da się przeselekcjonować do Jarocina, nie trafiało nic. Więc znikały te odpady. Albo cud gospodarczy i instalacja najwyższej sprawności, gdzie 100% odpadów jest recyklingowana, co jest niemożliwe przy tej instalacji, która tam jest. Więc bój idzie o to, żeby wycofać z planu wojewódzkiego tą instalację w Pławcach, która nie spełnia w tej chwili żadnych norm, która podstępnie w ostatni dzień do planu została wpisana i wysłana do zatwierdzenia do ministra, dlatego że ta instalacja będzie działała na szkodę wszystkich gmin i wszystkich mieszkańców. Apel poszedł do ministra środowiska. Czy jeszcze planowane są jakieś działania w tej sprawie? Tak, minister umówił się z nami na spotkanie we wtorek. Niestety nie mógł przyjechać ze względu na to, że wiedzieliśmy, że w poniedziałek będzie w Brukseli i dostaliśmy informację, że nie wróci do wtorku do Polski. Ma to też pewnie związek z zawieruchą, którą opozycyjne partie na nieszczęście Polski próbują zdestabilizować funkcjonowanie naszego kraju w Warszawie i przełoży to się pewnie na nowy rok. Ale tutaj z rozmowy, którą żeśmy odbyli w Ministerstwie Środowiska, to potwierdzają jakby naszą opinię, że strumień odpadów, który jest na terenie tych 18 gmin, które obsługujemy, wystarczający dla jednego zakładu. Że nie ma miejsca na drugi zakład i nie ma podstaw, żeby w planach wojewódzkich umieścić dodatkowo jeszcze jedną instalację przetwarzania odpadów prywatną, która w tej chwili funkcjonuje. Będzie wyznaczany kolejny termin spotkania? Ważne są działania i tu myślę, że
dogadaliśmy się co do tego, że jest to działanie szkodliwe dla wojewódzkiego planu i myślę, że minister zareaguje odpowiednio. No i myślę, że też no, władze wojewódzkie, naszego sejmiku wojewódzkiego się opamiętają i nie będzie działań, które będą szkodzić mieszkańcom. Jeszcze przed końcem roku i planowane są jakieś zmiany w komunikacji miejskiej? Jeżeli chodzi o teren naszej gminy Jarocin, to nie ma takich zmian. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację z Jarocina do innych gmin, to tak, planujemy zawieszenie wszystkich linii do Żerkowa i do Jaraczewa. Do Żerkowa linii numer 11, 12 i 20, a do Jaraczewa linii 13, 14 i 16. Dlaczego mieszkańcy tych miejscowości nie będą skomunikowani z Jarocinem? Dlatego, że radni tych gmin z Jaraczewa i Żerkowa krytykują to, że Jarocin tam jeździ, obrażają naszego przewoźnika, że jakoby chciałby zdominować, wyeliminować kogoś. My chcemy służyć mieszkańcom i chcemy, aby zapewnić im dogodny i bezpieczny i nowoczesny transport. Dlatego od wielu lat inwestujemy w zakup nowych autobusów. Mamy jedne z najnowszych autobusów w Polsce w tej chwili, jeżeli chodzi o średnią wieku tych autobusów. I dokładamy też co roku ponad 3 miliony złotych do bieżącej eksploatacji tych autobusów. Jeżeli ktoś, radni akurat, w tym przypadku Żerkowa, Jaraczewa, nie życzą sobie i jest to niemile widziane jako agresja, że chcemy wchodzić na ich rynki i wozić mieszkańców i krytykują to i lobbują na rzecz prywatnego przewoźnika z gminy Żerków, który miałby obsługiwać te dwie gminy, no to ja życzę powodzenia. My nie musimy tego robić. Wycofamy się z tego. Jeżeli ktoś sobie nie życzy naszych usług, nie chce z nami współpracować, to wystarczy to wprost powiedzieć. Nie chcemy, mamy tu swojego prywatnego przewoźnika, nie chcemy jeździć, damy sobie radę sami. Bo to myślę, że tak należy postąpić. Natomiast no, nie da się tak na dwóch ramionach płaszcza nosić i być tu dobrym i tu dobrym. No trzeba na coś się zdecydować. My nie będziemy do Żerkowa i Jaraczewa utrzymywać tych linii, które są nierentowne, natomiast te, które są rentowne, zabierze sobie przewoźnik prywatny. Albo jeździmy, albo nie jeździmy. Jeżeli ktoś nam daje to zadanie, to zrobimy to dobrze, bo jesteśmy przygotowani, a jeżeli ktoś chciałby tylko te najgorsze linie nam dać, wykorzystać, no to niestety jest to spółka, która należy do gminy Jarocin, czyli do mieszkańców gminy Jarocin i muszę dbać o interesy naszych mieszkańców. Czyli będzie taka sytuacja, że mieszkańcy rzeczywiście nie będą mieli możliwości transportu miejskiego, przynajmniej przez jakiś czas? To zależy od budżetu powiatu, a budżetu powiatu nie ma. Jest kłótnia, chaos i anarchia. To zależy od władz gminnych, czy chcą współpracować z liniami i dokładać do tych mniej rentownych. Jest taka wola na przykład ze strony gminy Kotlin, jest porozumienie i nie ma problemu, tam dalej będziemy jeździć. Ale jeżeli ktoś nie chce współpracować i uważa, że przeszkadzamy tam w tej komunikacji i że sobie sami to ogarną lepiej, proszę bardzo, my nie musimy tego robić. I na zakończenie jeszcze informacja o obchodach 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia. Tak jest. Jest szereg wydarzeń, które w tym dniu uświetnią rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. I tak, o godzinie 9 27 grudnia będzie zapalenie zniczy na grobach powstańców wielkopolskich na cmentarzu w gminie Jarocin, w Jarocinie samym. O godzinie 15 będzie uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem dowódcy pierwszego Powstania Wielkopolskiego generała Stanisława Taczaka w Mieszkowie to będzie. O godzinie 16 będzie msza w intencji poległych powstańców wielkopolskich w kościele świętego Marcina w Jarocinie.
o godzinie 16:40 w godzinie wybuchu Powstania Wielkopolskiego uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą na murze kościoła świętego Marcina w Jarocinie ku czci poległych powstańców. O godzinie 16:50 na rynku będzie odpalonych 98 rac w 98. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Oraz od godziny 17 do godziny 12, od godziny 17 do godziny 20 biało-czerwona wieża ciśnień, będzie wywieszona duża flaga oraz będzie też w tych godzinach 17-20 umożliwione zwiedzanie wieży ciśnień w Jarocinie. Obóz powstańczy, będzie gorąca herbata i inne atrakcje przy wieży ciśnień. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców do jeszcze zapoznania się z programem i uczestnictwa w tych wszystkich wydarzeniach. Obchody rocznicowe jeszcze przed nami, a już w tym tygodniu święta Bożego Narodzenia. Ja myślę, że właśnie na te święta, to co powiedziałem na wstępie, mamy świetny prezent dla mieszkańców, bo historyczny budżet pod względem inwestycji, tego co się będzie działo, bez dodatkowych obciążeń mieszkańców typu podatki nie będą wyższe, nie będzie opłata za wodę, ścieki wyższa. Natomiast rzeczywiście skala tych inwestycji w przyszłym roku będzie imponująca i również takie inwestycje, które będą dostrzegalne gołym okiem, typu park, jakieś komunikacyjne kładki, te, które usprawnią życie mieszkańcom i podwyższą jakość życia, rekreacji i mieszkania w naszym mieście. Życzę Państwu zdrowia, szczęścia, miłości w domu, sympatycznej atmosfery i aby ta atmosfera świąt Bożego Narodzenia trwała nie tylko podczas świąt, ale podczas całego przyszłego 2017 roku. Wszystkiego najlepszego. Ja również dołączam się do życzeń spokojnych świąt. Aldona Brycka-Jaskierska. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. Audycja jest nadawana w każdy czwartek o 11:30 na antenie Radia Elka Jarocin 101,8 FM.